Magazyn e-Biznes. Witamy. Co tydzień sprawdzamy, co dzieje się w świecie nowych technologii. Dziś między innymi relacja z targów elektronicznej rozrywki w Los Angeles. Atak hakerów na strony tureckiej agencji rządowej. Na czym zarobił fortunę Chińczyk Robin Li? Wydarzeniem czerwca są targi elektroniki i elektronicznej rozrywki E3. To największa tego typu impreza na świecie. To mekka dla fanów gier. Co roku właśnie w Los Angeles prezentowane są najnowsze trendy i rozwiązania. Co komentowano? Zacznijmy od najnowszego rozwiązania zaprezentowanego przez Microsoft. To Kinect, kontroler pozwalający bezdotykowo sterować konsolą do gier Xbox 360. Brzmi nieprawdopodobnie, ale to działa. Umożliwia między innymi sterowanie głosem w takich grach jak Mass Effect 3 czy Ghost Recon. Pozwala też na prowadzenie wideokonferencji. Będzie dostępny aż z 15 nowymi grami. To jeszcze nie koniec. Trwają prace, by wkrótce za pomocą komend głosowych sterować usługą Xbox Live. Microsoft chce zrewolucjonizować rynek elektronicznej rozrywki. I ta rewolucja już się zaczęła. Użytkownik konsoli, wykorzystując wyszukiwarkę Bing, może znaleźć interesującą go grę, film, muzykę czy program telewizyjny, wypowiadając jedynie komendę. Trzeba tylko wypowiedzieć kluczową frazę, a resztą zajmuje się system. A ten przeszukuje bazy Netflix, ESPN, Xbox Marketplace czy Hulu Plus i gotowe. Na targach E3 Microsoft zaprezentował też swoje ostatnie gry przystosowane do bezdotykowego kontrolera. Pracował nad nim z firmami partnerskimi. Today I'm excited to announce a collaboration. Mam ogromną przyjemność ogłosić nawiązanie współpracy z koncernem Disney. Pierwszą odsłoną jest gra Disney Adventure. Chcemy w ten sposób przenieść magię Disneylandu do milionów domów na całym świecie. I jeszcze jedna gratka dla fanów elektronicznej rozrywki, a właściwie telewizji. Microsoft ogłosił, że dzięki nawiązaniu współpracy z organizacją MMA użytkownicy będą mogli po uiszczeniu opłaty na żywo na ekranie swojego telewizora oglądać mistrzostwa walk Ultimate Fighting Championship. Mało tego, będą mieli dostęp do ekskluzywnych materiałów zza kulis, z przygotowań zawodników i wszystkich walk. I to jest już absolutna nowość. To do tej pory najbardziej interaktywne rozwiązanie. Microsoft zapowiedział też premierę najbliższych miesięcy. Na sklepowe półki wkrótce trafić mają takie gry jak Gears of War 3, Call of Duty Modern Warfare 3, Fable The Journey i Halo 4. Najwięcej emocji wzbudzała jednak konferencja Sony. Otwierając spotkanie, firma zaczęła od przeprosin za to, że użytkownicy przez 3 tygodnie pozbawieni byli dostępu do gier. Pierwszy raz na forum targów E3 zachowujemy się jak słoń w składzie porcelany. Oczywiście mam tu na myśli historię wycieku danych użytkowników usługi PlayStation. Teraz mogę publicznie coś powiedzieć i podyskutować na ten temat. Firma od wielu tygodni walczy o odzyskanie zaufania u klientów po tym, jak dane milionów użytkowników wpadły w ręce hakerów, a Sony z opóźnieniem przyznało się do wpadki. Jeszcze w maju udało się przywrócić system w 100% w Północnej Ameryce i Europie. W pozostałych regionach udało się to w 90%. Jesteście dla nas bardzo ważni. Jesteście krwią w organizmie. Gdyby nie wy, nie byłoby PlayStation. Chcę was przeprosić osobiście i w imieniu firmy za zaistniałą sytuację i przeprosić za stres, który wywołaliście. Sprawa była szeroko komentowana na całym świecie. Był to pierwszy przypadek, by na taką skalę wyciekły kluczowe dane użytkowników, jak numery ich kart kredytowych i dane personalne, a firma nie zareagowała od razu. Komentarze były wówczas różne. Prawdopodobnie Sony samo nie wiedziało, co robić. To nie tylko problem Sony, ale wszystkich firm, które zajmują się działalnością online. Moim zdaniem był to sygnał ostrzegawczy, zwłaszcza dla Sony. Teraz wszyscy powinni być bardziej czujni. Firma zapewnia, że robi wszystko, by odzyskać zaufanie klientów i oczyścić swoje dobre imię. Zrobiliśmy wszystko, by mieć pewność, że nasze usługi są w 100% bezpieczne i że jesteśmy w tej dziedzinie nawet o krok przed konkurencją. Teraz udowodnimy, że jesteśmy tak agresywni, jak to tylko możliwe i będziemy strzec danych naszych klientów. Nastrój szybko się poprawił, gdy Sony przeszło do prezentacji swoich najnowszych produkcji, m.in. gry w koszykówkę. Testował ją sam Kobe Bryant. Zażartował, że gra jest tak realistyczna, że aż przerażająca.
Żarty na bok. Faktycznie, gra jest bardzo realistyczna. Kiedy zacząłem grać, początkowo czułem się dziwnie. Powiem nawet, że niektóre akcje wyszły mi lepiej w grze niż w realu. Sony zaprezentowało też swoją najnowszą konsolę przenośną, PlayStation Vita, z eleganckim 5-calowym wyświetlaczem dotykowym. Urządzenie może bezpośrednio łączyć się z siecią. Ciekawą możliwością PS Vita będzie przenoszenie stanu gry do PlayStation 3, w zależności od preferencji użytkownika. Na przykład w domu będzie można korzystać z konsoli PlayStation 3, a gdy będziemy chcieli dokończyć grę w drodze do pracy czy na uczelnię, zrobimy to już na przenośnej konsoli Vita. I co ważne, sprzęt nie będzie posiadał blokad regionalnych. Firma zapowiedziała też aktywny rozwój PlayStation Move, w którym ma być dostępne do końca tego roku ponad 200 nowych gier. Najbliższe plany? Zintegrowanie PlayStation z urządzeniami pracującymi na systemie operacyjnym Android, tak by przyciągnąć jeszcze większą liczbę graczy. Włożyliśmy w to urządzenie wiele nowinek. Z przodu i z tyłu umieściliśmy nowoczesne ekrany dotykowe typu OLED i kamery. Wybraliśmy też dwa tradycyjne przyciski. To wszystko składa się na nowy wymiar elektronicznej rozrywki. Tego nie doświadczy się na smartfonie czy tablecie. To, co osiągnęliśmy, jest zgodne z naszą strategią, która przewiduje podbój rynku i zdobycie zaufania konsumentów. Plany ambitne, ale realne. Tak na te zapowiedzi patrzą eksperci rynkowi. Pierwszy kanał 3D uruchamiają Chińczycy. Takie rewelacyjne informacje padły na 17. festiwalu telewizyjnym w Szanghaju. Szykuje się zatem rewolucja w dziedzinie telewizji. Na razie tylko w państwie środka. Stacja CTV ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu. W okresie testowym program będzie nadawany w rejonie Szanghaju przez godzinę dziennie. Wszystkie produkcje będą w formacie 3D HD. Program będzie dostępny w tamtejszej kablówce, a oglądać go będą mogli wszyscy posiadacze telewizorów przystosowanych do obrazu 3D. O tym, że Chińczycy mają daleko zaawansowane prace nad produkcją na masową niemal skalę filmów w formacie 3D, informowaliśmy przy okazji premiery ich pierwszego filmu w trójwymiarze. Nikt jednak nie przypuszczał, że tak szybko państwo środka zacznie testowanie kanałów telewizyjnych w 3D. W Polsce dopiero jesteśmy na etapie przechodzenia z telewizji analogowej do cyfrowej, dlatego kwestia kanałów nadających programy w 3D jest sprawą bardzo odległą. Ale wracając do chińskiego projektu. Pracę nad projektem rozpoczęliśmy w kwietniu zeszłego roku. Wtedy na targi Expo w Szanghaju wysłaliśmy zespoły, by nakręcić pierwsze audycje. Jednocześnie rozpoczęliśmy rozmowy z innymi stacjami w Chinach, by przygotowywać magazyny, które potem moglibyśmy łatwo przerobić na format 3D, tak by proces ich konwertowania przebiegał płynnie. Rozwiązano już wszystkie ewentualne problemy techniczne. Teraz pojawił się jednak inny problem. Brak wystarczającej liczby programów w 3D. Dotąd Chińczycy wyprodukowali łącznie ponad 100 godzin audycji w 3D. Podpisano ostatnio nawet porozumienie o wymianie programów ze stacjami telewizyjnymi z USA, Hiszpanii i z Południowej Korei. Zatem można się spodziewać, że w najbliższym czasie liczba produkcji emitowanych w pierwszym na świecie kanale 3D zwiększy się, bo plany Chińczyków są bardzo ambitne. Tylko w samym Szanghaju około 60 tysięcy gospodarstw domowych ma odbiornik przystosowany do kanałów telewizyjnych 3D, a do końca tego roku ta liczba ma przekroczyć 100 tysięcy. Nie tylko firmy mają problemy z hakerami. Ostatnio cyberprzestępcy przeprowadzili skuteczny atak na stronę tureckiej agencji rządowej. Moment ataku był nieprzypadkowy. Było to 3 dni po wyborach parlamentarnych w tym kraju. Strona TIP, tureckiej jednostki rządowej, która zajmuje się regulacją internetu, stała się celem ataku hakerów z grupy Anonymous, którzy zaprotestowali w ten sposób przeciwko cenzurze internetu w Turcji. W komunikacie do rządu grupa wyjaśniła powód ataku. Według nich przez ostatnie lata tamtejsze władze coraz widoczniej cenzurowały internet. Zablokowano tysiące stron i blogów, a dziennikarzy internetowych pozywano do sądów. Mało tego, już 22 sierpnia tego roku rząd turecki chce włączyć specjalny system filtrujący, umożliwiające zapisywanie aktywności wszystkich obywateli w internecie. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób system ma być wdrożony i jak akcja ma przebiegać, ale to pokazuje zamiary tamtejszych władz, które już zdecydowały, że blokowane są serwisy YouTube, RapidShare, wyszukiwarka Google i część blogów. Dodajmy, że o grupie stało się głośno w zeszłym roku po serii udanych włamań na strony wielu firm jak Visa, Mastercard i PayPal, które odmówiły przekazywania dotacji dla WikiLeaks. Jeśli chodzi o strony rządowe, to Anonymous włamywało się też na strony Egiptu i Iranu. Znalazłeś ciekawą stronę w sieci? Możesz się tym znaleziskiem z nami podzielić. Być może pokażemy je w naszym programie. Czas na wyszukiwarkę.
Wiadomo już, dlaczego klienci wchodzący do sklepów Apple czują się tak wyjątkowo. Te tajemnice zbadał i opublikował magazyn The Wall Street Journal. Przepytał on szczegółowo byłych pracowników sklepów Apple. Przyznali oni, że przechodzili specjalistyczne szkolenia, jak być idealnym sprzedawcą. Mówiono im, jakich zwrotów nie powinni używać w rozmowach z klientami, a jakie sformułowania są wręcz pożądane. Zawsze, gdy sytuacja była nie po myśli klienta, musieli ją przedstawić w najbardziej neutralny sposób. Przykład? Gdy pojawiał się jakiś problem techniczny, pracownik zamiast mówić niestety, był zobowiązany do użycia zwrotu okazuje się, że. Sprawdźmy siłę przekazu. Zamiast niestety, danych z pana telefonu nie da się odzyskać. Klient słyszał łagodniejszy przekaz. Okazuje się, że danych z pana telefonu nie da się odzyskać. Sprzedawcy w trakcie takich szkoleń dostawali też wskazówki, jak rozmawiać z klientem. Podchodź do klientów ze spersonalizowanym, ciepłym powitaniem. Z taktem wybadaj, jakie oczekiwania ma klient. Podaj rozwiązanie, z którym klient może dziś wrócić do domu. Wysłuchaj, czy nie ma innych kwestii, które możesz rozwiązać. Zakończ kontakt ciepłym pożegnaniem i zaproszeniem, by klient wrócił. Ot i cały przepis na sukces w kontaktach z klientem. Dodajmy, że techniki wykorzystywane w Apple nie są oczywiście niczym nowym. Szeroko wykorzystują je również inne firmy. Więc po cóż narzekać, skoro to działa? A my jako klienci możemy się poczuć tak wyjątkowo. W końcu czasem trzeba wejść do tradycyjnego sklepu, zamiast tylko kupować przez internet. Czas na kolejną odsłonę cyklu Krezusi e-biznesu. Prezentujemy w nim sylwetki ludzi, którzy większość swoich majątków zawdzięczają inwestowaniu w nowe technologie. Robin Li, rocznik 1968, twórca najpopularniejszej chińskiej wyszukiwarki Baidu. Informatyk z wykształcenia. Studiował na Uniwersytecie w Pekinie i Nowym Jorku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Li pochodzi z niezamożnej rodziny robotniczej. Od najmłodszych lat fascynowały go komputery. Jego historia mogłaby być podstawą do napisania scenariusza do filmu Jak stać się milionerem. Pracował nad rozwiązaniami informatycznymi dla wielu firm. Należał do zespołu, który stworzył pierwszą na świecie wyszukiwarkę internetową InfoSeek. Stworzył też wyszukiwarkę obrazów Go.com. Baidu stworzył w 2000 roku. Jej prezesem został 4 lata później. Spółka jest notowana na amerykańskiej giełdzie. I uwaga, Baidu w Chinach jest bardziej popularna od Google'a. Fortuna, jaką zgromadził Li, jest wyceniana przez magazyn Forbes na 9 400 000 000 dolarów. Zajął on tym samym 95. miejsce na tegorocznej liście miliarderów. Został też uznany przez ten sam magazyn za najbogatszego człowieka w Chinach kontynentalnych. Zdaniem tych, którzy go znają, miliarder nie ma w sobie nic z gwiazdy. Pozostaje introwertycznym, skoncentrowanym inżynierem, którego jedyną ekstrawagancją było przeniesienie firmy do liczącego ponad 91 000 m2 kompleksu w prestiżowej dzielnicy Pekinu.